co? Będę za 10 minut przy wejściu służbowym, Sebastian Majewski. O! Chcielibyśmy cię zaprosić na taki spacer wokół Pałacu Kultury. Bo tak Magdy Goebbels, to ja za bardzo nie chciałbym mówić, bo chciałbym, żeby to było pokazane w spektaklu. Staramy się odpowiadać na pytanie, jakie znaczenie ma historia dla współczesnego człowieka i czym jest historia. Historia tak naprawdę jest taką martwą jakąś nauką w szkole, która obarczona jest wieloma tematami, które albo nie są prezentowane, albo są prezentowane w postaci takich utartych schematów, które powtarza się, wiadomo, kto w tej wojnie wygrywa, kto przegrywa, kto jest dobry, kto jest zły. To się okazuje, że tak naprawdę nie ma jasnych rozstrzygnięć. I dla nas taką osobą bardzo ważną była Magda Goebbels, której buty są bohaterami drugiej części trylogii goebbelsowskiej. Nie wiem, czy Dominik mówił, zapraszam o 20:30, kiedy już po prostu my się zbieramy, żebyście też przyjrzeli się temu, co robią ludzie i może nawet z nimi porozmawiali. My aktorki się będą tam robić do spektaklu, czy jest coś, co się nazywa gotowość do spektaklu. I to jest taki moment, że możecie tam podejrzeć. A to są młodzi koledzy z telewizji. Którego grasz buta? Prawego. Tak. Kiedyś padło takie pytanie, dlaczego jako para butów jesteśmy tak różne na scenie. A właśnie chodzi o to, że istotą buta lewego jest jego lewość, istotą buta prawego jest jego prawość. One nie mogą być tak naprawdę identyczne. To są buty, w których gram przedstawienie. One już są oczywiście odpowiednio na cele spektaklu już wypracowane, że tak powiem. No dobrze, czekamy na lewy. Widzieliście lewy but? A lewy but poszedł brać prysznic. Lewy but. Lewy. Lewy but. Jak to jest być lewym butem? No trudno, bo lewy to zawsze ma takie skojarzenia z lewizną, z tym, że jest niepokorny, z tym, że jest zbuntowany. Znaczy jest lewy, zawsze z lewym coś się dzieje. Mam wygodne buciki. Buciki są do pary. Mm-hmm. A tak naprawdę moim bucikiem jest bucikiem, z którym gram. To jest bucik prawy i trzeba nas razem zobaczyć, żeby wiedzieć, czy to tworzy parę, czy też nie. I czy jesteśmy oryginalną parą butów. Mm-hmm. Super, dziękuję bardzo.